Cześć, siemano, co na kroku, bo witam was w kolejnym odcinku z serii Polscy, co przyjeździ, a ze mną jest Mateusz. Siema. A w dzisiejszym odcinku wywóz plonów. Dwie przyczepki spięte. Co to? A napis? Powinny być na odwrót, ale okej. Cicho. Jest dobrze. No, prawie 10 ton pszenicy. No tyle mogę. Jedziemy na elewator zbożowy. Ale ty masz jęczmienia? Jęczmienia mam 10 ton chyba. Serio? No. Tutaj 40, nie wiem czy dam radę. Ale powinno dać radę. Ogólnie tak, popryskaliśmy chwasty z Mateuszem. Już trochę nam to porosło. Nie, Mateusz? Dokładnie. No. I tak, Władziu dostał ten cały zaczep konsolę na... Konsolę konsolę dostał, nie dostał tura. I mam tylko 289 zł. Serio? No. Ja mam 2300. Czekamy na rentę. No a ty teraz zarobisz, chłopie. Nie wiem. O, światła se włączę. Czemu mi... Ja nie zarobię dużo. Sąsiad, jak ja tu dopiero wyjeżdżam. Sąsiad, weź sprawdź przy okazji, jaka jest cena jęczmienia i gdzie. Sąsiad, ja nie mam czasu, ty se sprawdź. No też nie mam czasu. Ja tu oporowo po drodze się rozpędzam. No to walić. Jęczmienia nie sprzedajemy. Jęczmienia, a zostawimy na następny rok, zawsze będzie więcej. Dokładnie. A może następny rok będzie taki obfity, że będzie więcej. Zajęć mi. Ja sąsiad? Tak. Nie będzie. Nie będzie. Sąsiad dopiero wyjechał. Sąsiad. O Boże, komusik tu są. Sąsiad! Jest problem. Co sądzę? Zamknięty skup. Co ty gadasz? O który? O który dopiero będzie otwarty? Od 9. No to trzeba będzie czekać. No. Brama zamknięta, no i nie wiedziesz. O, otworzyli. Trzeba się zważyć. Otworzyli już? No. No, zauważyli, że przyjęłem, to otworzyli. Ciekawe, jak ja takim ciągnikiem z dwoma przyczepami. Ten dalej z obciążnikiem jeździ walony. To. Ale się rozpędziłem. Tym zetorem? No. No. To jest przywalony, gościu. Co to? Co to jest? Jakiś... to jest mleczarnia? Ale fajny most. Ej, ogólnie ja tu jestem tak jakby pierwszy raz tutaj jadę. Ło, matko, sąsiad. Bo tu, ja tu... Jest problem. Co? Jęczmień jest u samej góry na mapie. Na sprzedaż. O kurde. 4600. Czekaj, ja trochę paliwa jeszcze mam, to możemy ja. 4600 za pszenicę, nie jest tak źle. Ile ty miałeś ton? 6. No to ja jadę, chłopie, 10 prawie ton. 55 litrów mi brakuje. Do 10 okrągły. O, sąsiad wyjechał. O, sąsiad pijany. Cześć, sąsiad. Elo. Słyszałeś mój trąbik? No. Taki nowy. Taki słaby. Cicho. Dobrze jest. A żebym się rozpędził. Akurat na wagę wjadę. Nie ma tam wagi, nie działa im. He, to ja mam 10 ton. 15. Co tu się z John Deere'em stało? O Boże, ale tu wszystko pracuje. Opie. Trochę będzie za pszeniczkę. O, może mnie już przegonił, a idź. Powiem ci tak, 7300 za pszenicę. No to fajnie. Dobra, jadę se do domu. A tu co chłopaki narobili z tym Jonathanem? Nie wiem. Że tak się rozwalił. Działa ta waga im, bambaranie. Mi nie zważyło. Ta druga, ta drewniana. No wiem, mi nie zważyło obydwie. Tak.
Dobra, to ja szybko już pędzę do domu. Tam żmijkę już mam zostawioną. Nie wiem, czy mi się tam chce jechać z tym jeżdżeniem. Możemy razem pojechać. Jest tak daleko. Powiem tak, w kupie siła. Tragedia. No ale nie ma gdzieś prawie że takiej samej ceny, tylko że bliżej. Nie wiem, nie patrzyłem. To weź zobacz, bo ja jadę teraz. A nie chce mi się znowu rozpędzać. Wiesz jak to jest. O kurde. Jest bliżej? No, 20 zł. 20 zł mnie i jest tam, gdzie my byli teraz. To prawie na 4 bochenki. To nic, tam możemy do mnie. Nie, ale tam, gdzie my byli teraz, nie chcę mi jechać tam. Czyli na ten elewator zbożowy. Mhm. No to można też tam pojechać. Jeszcze mam kawałek do domu. Ale już wracam. No, dobra. Styczeń. Okay. Sąsiad, ile ty masz jeszcze jęczmienia? 800. O, policja jedzie, zatrąbię im. O, sąsiad jedzie. Siema, sąsiad. Elo. Dobra. A w sumie mogłem tam koło ciebie tam jechać, bo mam bliżej. No masz. A w sumie jak tędy polecę, to też będzie git. Czy nie wiem, czy na jeden ciort nie wychodzi. No, chyba tak. Bo tu jedziesz... Tylko, no nie, masz bliżej. Masz prostą... Jak jedziesz tu przy moim silosie, to masz bliżej, masz prostą drogę, masz tylko jeden zakręt. No tak. Trzyma to godziny. Trzyma to godziny? Ja mam 3,5. Jesteś? No. Ile masz pingu? Ogólnie tak, chwytak jest. Tutaj ją mogę zaprezentować. Jest na sprzedaż. Nie wiem ile jeszcze. No pewno gdzieś tak z 2,5. No 2-3. A jak więcej to nie wiem, nie wiem, muszę się rozejrzeć po necie. No, tu jest wszystko nowe. To jest samoróbka. Co? Cicho. To jest samoróbka. Ale ja to nazywam chwytak. I ogólnie tak wygląda ta konsola. To jest jak od chyba 30. Tylko, że inaczej to zrobiono. No. To jest od władzy miasta boruskie. Jo. Dobra. No tak, jeszcze tur mi przyjdzie. Za turę jeszcze nie płaciłem, ale na pewno mi starczy za natura. Sąsiad, wiesz, że ty będziesz musiał kredyt wziąć, żeby sobie to pole kupić? Wiem. Jesteś tego świadom? No. O Boże, jak żmijka do góry wywaliła. Kurde. Dobra, powinno być git. Nie wiem, czy mi zbierze tyle. O, to lipa. To trzeba będzie przestawić. Dobra, trzeba to tak zrobić. Tutaj dźwignę sobie żmijeczkę. I ją muszę przestawić elegancko, tutaj leciutko troszeczkę. O, co się stanęło z tym John Deere'em, panowie? Panie, nie pytaj. Szef jechał, popija. Szybka jak Maradona. Co to się to stało? O Boże, jak... Jak weszło 40 w obrot. Jak nigdy. Dobra, ja się muszę tu jakoś kurde... Ile? Nie wyminąć. 5300. Zajęcz mi? Czy będzie jest... około 6,5. 7. No i tak dużo. Nie ukrywając, nie? Słuchajcie? To żeby kupić sobie ciągnik, to jak myślę 4 sezony sobie. No, 3. Albo 2 nawet. Właśnie ja nie wiem, czy nie poczekać z tym pole na traktor dopiero potem. No, ja na razie będę chciał iść w pola, nie?
Kurde, muszę coś mi To tak przynieść. mówisz, że na razie pola, a potem traktor kupisz. No ja nie wiem właśnie. Ja też nie chcę mieć chłopie stukonnego traktora, a mieć 4 hektary pola. Znaczy, to i tak moim zdaniem ty powinieneś teraz traktor kupić, tak do 60 koni, bo masz 40, jak to ma 40. A ja mogę dłużej czekać, no bo ja mam 60 koni już traktor. No ja na pewno bym chciał 60 kupić i ją wyremontować. Na znaczy, przykład. Kupić zwykłą ten, porobić ją na 4x4. No, o to mi chodzi z turbiną. No. Od razu i chłopie już nie będę musiał 80. Znaczy 80 i tak kiedyś na pewno kupię. Jakąś brzydkę. No 912 z turem. Jak Władziu na przykład zostanie sprzedany. 40 i mi ten oto popylacz 40 zostanie, no to wtedy to tak. Gdzie ci jest w ogóle? Na gospie sypec, Boże. Serio? No. Jeszcze? Chłopie, to jest, jak to się nazywa, żmijka od Zbynia. U Zbynia wszystko wolno pracuje. Ja już jestem prawie na gospie. Dobra, sąsiad. Rudy, cio. Aha, dobra. Czyli ja będę musiał jeszcze jeden przejazd zrobić, bo mi taki kawałeczek został. A to na następny sezon zostanie. No. Może o, 10... Chłopie, 10 ton mam. A ile ci chodzi na zestaw? 10 ton i 100 kilo. Kurde, 100 kilo więcej od mojego. Ale idzie. Chłopie, jak mu tu daje? Ja już wiem, jaki będę traktor kupował następny. Może się pochwalić. Nie. Jeszcze nie. Mam dwa na oku. Jakie? Ten możesz drugi powiedzieć. To mi się odpowie. Deutschwar. A już wiem chyba, który. 80-konny. No. I? No i drugi nie wiem. Więc może by jakąś siódkę wyciągnął. Potrzebujesz 20 tysięcy. No ale nie wiem, czy brać kredyt i tą siódkę kupować. Ja biorę kredyt, jak chcesz. Może bym dorobił gdzie na tartaku? No i to sobie kup tego, Zetora, Krystala 811. Nie, na razie nie... Tą siódkę to mnie chyba najbardziej ona przekonała, nie? Ale zawsze będę miał trzeci ten traktor i jeden będzie z turem, a dwa takie główne do roboty. Jeżdżą już trzy traktory. Co trzy? O trzy, jak kupisz 60, to ja będę miał trzy. No, ty też. No nie. Chyba, że sprzedajesz. Ja opię na... Że mieć na traktor, no. To ja muszę takie 3 sezony odłożyć pieniądze wszystkie. No to możesz odłożyć, nie? Chyba, że masz inne plany. To, ale też liczy się to, chłopie, że pieniądze mamy za mleko. Nie, sąsiad? Wiem. Pieniądze za mleko. A propos mleka. 18 tysięcy litrów. Ty masz? Tak. Ej, najwyższa cena jest. To można sprzedać. Ale to już nie na odcinku ej, będzie, bo... Jeszcze na wzroście jest. Co? Jest na... Normalnie... No? Pokazuje 1348 najwyższą cenę no. W lutym. A jest teraz 1395 na spadku, a druga jest 1361 idzie do góry. No to można sprzedać, ale już nie będę kamerą, bo to taki ja pan sprzedaję. Przyjedzie. Taki pan przyjedzie, który bardzo nie lubi kamer. Ale można tak powiedzieć. Dobra, przy okazji... Kurcie, 1000 na torcie. Uwaga, ja kurcie. Ale chłopie idzie. 40. Przepał ma taki na skup. Ej kurde! Co? Ja się na kosmos muszę zrobić. No teraz. Ty tak. Ile ty masz krów? 4, nie? Mhm. No ja mam 5. Ciekawe, czy ja mam coś w ogóle mleka.
Bo ja kupowałem już dorosłe. Ja też. Miały full tego i full tego. Mam nadzieję, że coś jest w ogóle. No zobacz, ile masz. No zaraz tylko wysypę. To chyba już wysypywał, to zobacz. Jo. Ja myślę, że no więcej ode mnie będziesz miał. Na pewno. Nie. A jest taka nawet możliwość, że w ogóle nie będzie. Musisz mieć więcej ode mnie, jak ty kupujesz takie same jak ja krowy, to... Amulet. Chciałam siad? Nie mów mi tu nic, bo ja tu muszę się skupić. No, no i dawaj. Zobacz ile masz. Jestem ciekawy, dobra. Czemu one mają wszystko zero? I w ogóle... Mleko mam 10 tysięcy litrów. Serio? No. I muszę im dać jedzenia. Bo... Ja. No właśnie z tym jest problem. Trzeba do Zbynia jechać. Do czego? Po co? Po paszobus. Dobra. 6 tysięcy za... 6700 za jęczmień. Więc w tym odcinku na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć.